Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu na kanale Rolnik Szuka. Dziś prezentować będę wóz asenizacyjny marki Pichon. Jest to model TCI 14200. Jestem na fermie Drobiu w Myślinie u pana Perłowskiego i właśnie tutaj ten sprzęt pracuje i jemu się przyjrzę szczegółowo. Także zapraszam na szczegółową prezentację. Jeśli chodzi o pojemności beczek asenizacyjnych, do 30 tysięcy litrów. Także już wtedy ogromne beczki. Jedną z większych również tutaj zobaczymy, za chwileczkę dojedzie. Stosowane tutaj pompy próżniowe marki Europe, marka włoska. Jeśli chodzi o wydajności, no to od 6 tysięcy litrów na minutę po 15 tysięcy litrów na minutę, w zależności od wielkości modelu. Mamy tutaj zbiornik na olej z wziernikiem, kontrolujemy sobie jego stan. Jest tutaj smarowanie wymuszone pompką, więc ta obsługa jest tutaj uproszczona. Siłownik zastosowany nad kompresorem służy do przełączania pomiędzy ssaniem a tłoczeniem. Jest to wykrywane automatycznie, gdy jesteśmy przygotowani do zasysania, on się odpowiednio ustawia. Jeśli otwieramy beczkę do wyładunku, rozlewania, on się też również automatycznie przestawia w inną pozycję sterowania kompresora. Przechodzimy dalej. Podczas pracy kompresora oczywiście wytwarza się kondensat wodno-olejowy, który nie trafia bezpośrednio do beczki, lecz jest wyłapywany przez odolejacz. Odolejacz zbiera sobie ten kondensat i po jakimś czasie możemy sobie ten płyn spuszczać. Jeśli chodzi o zaczep, mamy możliwość odkręcenia tej końcówki. Widzimy, że jest skręcana z elementem ramy, więc jeśli przyszłoby zmienić nam zaczep, zmienić ciągnik, to mamy taką możliwość. Teraz oczkowy zmieniamy łatwo na końcówkę kulową i korzystamy z zaczepu kulowego. Stopa podporowa tej maszyny działa na zasadzie tutaj poluzowania, opuszczenia. Jest ona hydrauliczna. Mamy do tego specjalny drążek i teraz pompujemy ciśnienie, by postawić maszynę na tej stopie. Mamy tutaj wzdłużną amortyzację dyszla opartą o resor. Widzimy, że dyszel oparty jest tutaj na tym swożniu i jakby ma możliwość pracy w ten i w ten sposób, wzdłużnie, no co poprawia na pewno komfort pracy. Jeśli chodzi o modele, w których może być zastosowany, to już od 7150 włącznie ten dyszel jest standardem. Jeśli chodzi o mniejsze modele, to jest to opcja wyposażenia. Dojechała druga beczka TCI 22700, czyli sporo większa. Pewne rozwiązania, które zastosowane zostały w tej, nie ma ich w tej, więc postaramy się po prostu te rozwiązania pokazać na dwóch wozach asenizacyjnych. Podeszliśmy teraz do większego modelu, gdzie zastosowany został ślimak mieszający. Widzimy silnik hydrauliczny, który napędza ten ślimak w środku beczki. Tam mieliśmy zaślepiony otwór. Tutaj widzimy już, jak to urządzenie jest skonstruowane. Jeśli chodzi o napełnianie beczki, to oczywiście standardowo mamy złącze do węża ssawnego, dzięki któremu zaciągamy, blokujemy, otwieramy zawór do beczki. No i oczywiście uruchamiamy pompę próżniową, która nam zaciąga. Później zamykamy, odpowietrzamy sobie, by reszta spłynęła i możemy odblokować wąż ssawny. Przy tym elemencie ssawnym również znajdziemy odejście boczne z zaworem kulowym, dzięki któremu możemy również upuszczać płyn z beczki. Stosowane, myślę, często, gdy chcemy wymyć coś w budynku lub po prostu korzystać z tej wody w beczce pod ciśnieniem, zakładając tutaj mniejszej średnicy wąż. Druga opcja zasysania to ramię ssawne ze smokiem, które obsługujemy bezpośrednio z kabiny. Nie musi operator wychodzić, by dostosować smok i zacząć napełniać beczkę. Mamy tutaj dodatkowo akcelerator, który wspomaga zasysanie. Nie jest potrzebna już taka siła ssania. Ten akcelerator wspomaga i dzięki czemu gnojowica mniej się pieni. Także to jest głównie po to, by to pienienie było w mniejszym stopniu. Poziom napełnienia kontrolujemy tym oto wziernikiem. Producent zaznacza, że tutaj przekrój jest jednolity od wejścia po wyjście, dzięki czemu no, ograniczone jest zapychanie gnojowicą tutaj tego wziernika. W mniejszym modelu mamy zawieszenie typu bugi. Widzimy tylko dwa resory odpowiedzialne za obydwie osie, a w większym modelu już są resory cztery odpowiedzialne każdy za własne koło, czyli inna konstrukcja już przy większym modelu beczki. Mamy tutaj skrętną oś. Ten skręt nie jest wymuszony, jest to skręt luźny. Dzieje się to samoczynnie podczas zawracania. Siłownik służy tutaj
głównie do zablokowania tej osi, ponieważ powyżej 20 km na godzinę no musimy tę oś zablokować, by bezpiecznie się poruszać po drodze. Jeśli chodzi o grubość beczek w marce Pichon, no to mamy tutaj 8 mm blachę. Spawy są wykonane dwustronnie, z zewnątrz spawa automat, wewnątrz są wykonywane spawy ręcznie. Odnośnie grubości i ocynku, no to przy tej grubości blachy ocynk na pewno dość głęboko wnika. Tutaj producent mówi, że jest to około 170 mikronów, więc zabezpieczenie antykorozyjne na pewno jest tutaj bardzo dobre. Jeśli chodzi o dobór ogumienia, rolnik ma dużą dowolność, w zależności od regionu też te opony są proponowane przez dealerów. Tutaj mamy już największy model 800x65R32, ale tak jak mówię, różne marki, różne rozmiary, w zależności od upodobań i tego, czego rolnik oczekuje. W tym miejscu widoczne mamy mocowanie do aplikatorów, czy to do glebowych, czy nawierzchniowych. Jeśli chcemy takie domontować, to beczka jest przygotowana. Mocowany jest tutaj taki układ zawieszenia z możliwością podnoszenia oczywiście. I mamy taką możliwość, jeśli rolnik się zdecyduje, także dokładamy. Mocowanie już jest. Jak widzimy, Pichon oferuje duże włazy inspekcyjne, które łatwo możemy otworzyć, by skontrolować środek. Jeśli chodzi o uruchamianie rozlewania, mamy trzy możliwości zaworów. Tutaj siłownik dwustronnego działania, gdzie oczywiście operator z kabiny podaje ciśnienie na złącze plusowe, minusowe, otwiera, zamyka tutaj zawór. Możemy do tego systemu jakby dołożyć również akcesoria, które pozwolą nam dozować wydatek, czyli to otwarcie będzie mogło być realizowane w mniejszym stopniu, by po prostu wydatek był mniejszy. Trzecia możliwość to siłownik jednostronnego działania z dodatkowymi sprężynami, które służą do zamykania zaworu, a otwieranie realizowane jest za pomocą po prostu jednego gniazda zasilającego ten siłownik. Pan pracuje w tym gospodarstwie, tak? Tak, jestem operatorem na maszynach. Czyli z tymi beczkami za pan brat? Tak. I jak to tutaj wygląda? Dużo pracują te maszyny? Mniej więcej wywozimy 10 do 15 beczek dziennie, zależy jak daleko mamy pola. No i jak to wygląda na przykład z dojechaniem, ta amortyzacja i tak dalej? Transport tymi beczkami jest nieodczuwalny. Nie czujemy w ogóle, że je ciągniemy przy tak dużych gabarytach. Jak to wygląda z szerokością rozlewania? Jak jeździcie? No, beczki rozlewają do około 15 metrów szerokości. I sobie tak przy przejeździe działać. Tak, tak. Jeśli chodzi o to zasysanie, no to wygodne. Jest potrzeba wychodzenia czegoś tam? Nie. Jeśli jest wszystko dobrze, to nie wychodzi się z kabiny. W gospodarstwie, w którym jestem operatorem, nastawienie jest na trzodę chlewną. Te beczki zostały zakupione na własny użytek do wywozu gnojowicy. A z ciekawości, jaka to jest duża hodowla tutaj? Około 3000 świń. No, czyli naprawdę, naprawdę dużo i tej gnojowicy nie brakuje. Tak, tak. Beczki mają co robić. Tak. A pola oddalone mocno? No, najdalsze pola mamy oddalone o 22 km. Czyli też kawałek trzeba tam przelecieć asfaltem, tak, nie? Tak. I co, lecicie maksymalną prędkością, czy jakoś ograniczacie się takim ładunkiem? Nie, maksymalnie z ładunkiem lecimy 35 na godzinę. No, a na pusto już można śmigać, nie? Tak, na pusto tak. Akurat tam ten, jak latamy na pusto, tym nie napędzi, bo ten ma tylko skrzynię 40. Wtedy to trzeba zablokować tę oś, nie zapomnieć, nie? Bo to tak, trzeba ręcznie tak, zrobić, nie? Tak, tak. Mamy podpiętą pod pierwszą wajchę, zawsze i blokujemy oś. A przy zakrętach ją spuszczamy, ciśnienie hydrauliki. Czy gdzieś tam nawet na asfalcie, jak właśnie zakręt? Tak, jak duże zakręty, to trzeba ją rozblokować, bo... Zawsze sobie łagodniej, nie? Tak, to... tak, tak. Ale to jest, mi się wydaje, nierozsądne rozwiązanie, bo nie jest to zbyt skomplikowane, jeśli chodzi o tą luźną oś. No nie ma tutaj tego wymuszonego, tak, dodatkowych zaczepów, drążków, czy nawet jak tam są te elektroniczne nawet, że kąt wyczuwają, no to już jest, no to już jest skomplikowane systemy tak, są, nie? Tak, tu jest zwykła oś blokowana olejem hydraulicznym i przy zakręcie spuszczamy ciśnienie i oś sama skręca.
Mam nadzieję, że wozy asanizacyjne, które dzisiaj pokazałem, marki Pichon was zainteresowały. No i będziecie dalej obserwować mój kanał i czekać na kolejne odcinki, które pojawią się już niebawem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!